Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie, mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu jest PKN Orlen, organizator programu Witaj z nagrodami. Spotykając się w styczniu w Płocku, po pierwszym okresie pracy, który za nami mieliśmy w głowie, mieliśmy w planach pewien projekt, który chcemy zaproponować. Zaproponowaliśmy zawodnikom projekt rozwoju drużyny. Kilka kroków takich rozwojowych udało nam się od sierpnia już na pewno zrobić, natomiast ten okres przygotowawczy to najlepszy czas na to, żeby wskazać zawodnikom nowe ścieżki rozwoju i wskazać grupie tak naprawdę kierunek, w jakim chcemy wspólnie podążać. Zaczęliśmy wdrażać to wszystko już w Płocku, natomiast wyjazd do Turcji, wyjazd do Belek był tego kontynuacją. Z pewnością wspólny wyjazd i spędzenie więcej czasu sprzyja tak naprawdę pracy, sprzyja te warunki, które mamy tutaj, sprzyjają nam, jeśli chodzi o rozwijanie tego, o czym wspominałem. Mecze towarzyskie, które zostały zorganizowane w Turcji, mecz w pierwszej kolejności z Ludogorcem, następnie Slovan i Karabach, z pewnością wspierają i naprawdę mają duże znaczenie w procesie tak jakby ewaluacji naszej pracy. Nie da się ukryć, że rywale z takiej półki, którzy na co dzień rywalizują na poziomie europejskich pucharów, wskazują nam i tak naprawdę bardzo mocno wymagają od nas perfekcji w tych dążeniach, które sobie zakładamy. Każdy mecz to jest z pewnością osobna historia, natomiast każdy z tych przeciwników narzucił nam taki poziom, który zmuszał nas do 100% koncentracji, dzięki czemu ten okres jest bardzo owocny, ponieważ bez takich sparring partnerów pewnie nie weszlibyśmy na taki pułap, który sobie zakładamy. Wracamy do Polski. Z pewnością ostatni nasz mecz sparingowy to jest kontynuacja tej myśli ze sparingów w Turcji, czyli bardzo mocny rywal, który na naszym podwórku również tuż przed ligą zweryfikuje naszą pracę z okresu przygotowawczego. Nie da się ukryć, że tak to właśnie planowaliśmy, żeby ci przeciwnicy wymagali od nas bardzo dużo. Ten ostatni czas pracy w Płocku już będzie bezpośrednim przygotowaniem konkretnie pod mecz z Pogonią Szczecin i tak naprawdę na ten moment to jest nasz główny cel, żeby robić krok po kroku, nie zważając na to, co będzie za miesiąc, skupiając się na tym, co jest przed nami. Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie, mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu był PKN Orlen, organizator programu Witaj z nagrodami.